Ta konwencja to gwarancja bezpieczeństwa setek tysięcy osób. Dlatego tak ważne, żeby zapisy konwencji wdrażać w życie, a nie ograniczać. Rocznie ofiarami przemocy pada prawie 1 000 000 Polek. I dzieje się to najczęściej w zamkniętych ścianach, a gdyby doliczyć przemoc ekonomiczną, byłoby ich znacznie więcej. Nie ma naszej zgody, by rząd PiS wypowiedział konwencję stambulską. A cóż takiego jest w tej konwencji? A chociażby wprowadzenie definicji przemocy ekonomicznej, która to przemoc ekonomiczna niestety nie występuje zidentyfikowana w polskim państwie, a nadal wiele kobiet często pada właśnie ofiarą tej formy przemocy. Przemocy, która nie pozostawia siniaków, ale która rani równie głęboko. To chociażby linia całodobowa, która pomaga ofiarom przemocy szukać pomocy. Czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, finansowana z budżetu państwa. Czegoż boi się PiS? Nieodpowiedzialni politycy chcą nam dzisiaj powiedzieć, że nasze bezpieczeństwo i nasze prawa nie są dla nich priorytetem. Oni prowadzą rozgrywkę o wyższą stawkę, w której my jesteśmy tylko przedmiotem. To bardzo zła wiadomość dla polskich rodzin, a zwłaszcza polskich kobiet, bo to one w większości, w miażdżącej większości, są ofiarami przemocy domowej. Dlatego musimy dzisiaj zrobić wszystko, żeby z powrotem ten zamknięty krąg przemocy domowej nie miał miejsca.